Ta czwórka mi tak dobrze wygląda, no. Czy ty kupujesz w tym momencie kruka? Siemanko, w dzisiejszym odcinku będziecie mieli do wygrania rekordową ilość gemów. No to, co dla was Yoshi ustrzelił, to jest coś niesamowitego, więc koniecznie oglądajcie do końca, żeby to zobaczyć. A tutaj macie zwycięzców z ostatnich odcinków. No a jeżeli to właśnie ty chciałbyś lub chciałabyś dostać doładowanie na bardzo, bardzo dużą ilość gemów wylosowanych w tym odcinku, to wystarczy, że zostawisz łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujesz mój kanał, czyli wciśniesz ten czerwony guziczek tam na dole, no i napiszesz jakiś komentarz na temat filmu. Powodzenia! Hej, cześć, witajcie, jestem Damian i to was bardzo serdecznie w nowym odcinku z waszej ulubionej serii na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną kolejny YouTuber, o którego bardzo prosiliście, czyli Yoshi Hitobayashi. Ja, serio prosili o mnie? Dzień dobry, no. Witam serdecznie. Powiem ci, że przeglądając komentarze, to głównie byłeś właśnie ty, Panda Gaming i Wojon, ale no, udało mi się do ciebie dodzwonić. No to prawda, dzwonił do mnie od rana, mówi: Filip, wstawaj, zbieraj, nagrywamy, ja mówię, jakoś nie chcę, wstawaj. No ale w ogóle muszę wam powiedzieć, że Yoshi zrobił super rzecz, bo mieliśmy nagrywać wczoraj, ale wczoraj sklep w Brawl Stars był taki średni, no naprawdę był średni. I poprosiłem jeszcze, żeby to przełożyć na dzisiaj. I słuchajcie, teraz klikam w sklep i obczajcie, co się dzieje. Pierwsze co od lewej to jest oferta za 50 zł, 2 megaboxy, 170 gemów, kozak totalny. Druga rzecz w sklepie, jest to legenda kruk. Pozdro za 350 gemów. Kolejna rzecz w sklepie, to jest oferta za 140 gemów, a reszty już wam nie będę pokazywał, to za chwilę zobaczycie na planszy. Generalnie Yoshi, ostatnio jak nagrywaliśmy właśnie taki podobny odcinek, jak to jeszcze nie była taka typowa seria, tylko po prostu tam coś sobie zaczynałem wymyślać, to też miałeś kruka, stary, do trafienia. No, a jebecki, tu coś było takiego. I wtedy się nie udało, więc teraz jest ogromna szansa, stary, że to ustrzelisz. Dobra, to myślę, że nie ma co przedłużać, ja już tutaj zacznę na planszy działać z numerkami. Łapa w górę. A, nie powiedziałem tego. Dobra, właśnie, widzowie, słuchajcie. Jak będzie 22500 łapek w górę, to Damian jeszcze ze mną nagra jakiś film. Jak nie będzie tyle lajków, to widzowie niestety, ale no już tutaj mnie nie będzie, więc... Jeśli mnie nie lubicie, to nie zostawiajcie lajka, ale jeśli lubicie, to zostawiajcie. Słuchajcie, koniecznie zostawcie tą łapkę dla Yoshiego, bo 22000 łapek to jest dosyć mało jak na tą serię, bo powiem ci, że pod ostatnim odcinkiem z JJ-ką jest 90000 łapek. No jest naprawdę dużo, więc koniecznie wbijcie te 22000 łapek dla Yoshiego, a ja wam powiem, że jak będzie, no, te 22000, to będzie właśnie też kolejny odcinek z tej serii, śmiało. Dobra, Yoshi, ja już tutaj piszę numerki, od 1 do 10, pamiętaj, od 1 do 10, dobra, to wiecie. Dobra. A, i oczywiście jest jedno specjalne pole, byku, które sobie już tutaj zaznaczyłem takim fajnym, śmiesznym kolorkiem na zielono, że jeżeli je trafisz, to potem masz dodatkowy los wtedy jeszcze. Okej. A few moments later. Możesz podawać numerek, śmiało. Dobra, to pierwszy będzie 2. Okej, okay, ogólnie na mojej planszy są dwie rzeczy za monety i tych rzeczy za monety bym chciał tak średnio. Znaczy gadżet to może jeszcze, ale 10 tysięcy za srebrnego skina, no jakoś tak mi się nie widzi. I ogólnie, to ja nie mówię, co tutaj jest podwójką, ale byku, czy może byś chciał zmienić? Nie wiem, tak totalnie, wiesz, ja tam zawsze pytam sobie uczestników mojej serii. Czy chciałbym zmienić? No, jakiś inny numerek może. Ja ci na przykład sam proponuję trójeczkę, bo jest dosyć ciekawa, ale możesz zostać przy dwójce, tak blisko, nie? Dwójka, trójka. To zmieniam na jedynkę. Ostatecznie. Jak powiesz słowo ostatecznie, to już jest ostatecznie, już nie możemy ostatecznie nic zrobić. Ostatecznie jedynka. Dobra, szczerze powiedziawszy, no, to jedynka jest najgorszym polem. Tak? Dla ciebie czy dla mnie? W sensie dla ciebie, bo to jest za 30 gemów Rockman Cold, nie, ale słuchaj, ale... No nie, no nie chciałem cię wpuścić maliny, jak już powiedziałeś tą jedynkę, to też... jedynka to też jest to pole, które jest dodatkowym losem, czyli będziesz miał dodatkowy wybór, więc git, wyszło dobrze. Ja sobie kupuję tego Rockmana Colta, okej, okay, już jest kupiony. I wiesz co, muszę ci numerki zmienić, ale to zmienię ci na szybkości te numerki, tak? Już możesz sobie nawet wymyślić, co byś tam chciał dodać teraz. No nie, bo jak ja teraz powiem jakąś liczbę, to ty sobie dasz na tą liczbę coś takiego, wiesz? Tak ja sobie nie chciał kupić, będzie takie, o dobra, to zmieniamy szybciutko. No bo ostatnio brałeś dwójkę. To teraz... No. Dawaj jeszcze przygotuj sobie jakąś szczęśliwą liczbę, taką wiesz. Ja już mam całe combo w głowie, przyjaciele. Okej, okay, tylko pamiętaj, że od 1 do 9 teraz, bo jedna oferta odpadła. No dobra, dawaj. Dobra. Było 2, było 1, to teraz 3. Co jest na trójce? Bo tylko usłyszałem, że... Chyba w biurko walnąłeś, albo coś. Jak ty jesteś jakimś mastermindem dzisiaj, co jest?
Co jest? No nie wiem, co jest z tobą. Specjalnie, stary, jedna rzecz, już nawet cię nie trolluję teraz, bo już się zrajdowałem trochę, ale była jedna rzecz, która wtedy była na tej dwójce, co powiedziałeś, i specjalnie ją przesunąłem na trójkę, którą ci wcześniej proponowałem, żebyś jej nie wziął teraz, i ty właśnie wziąłeś tą trójkę. No już nie mam jak się bronić. No nie mam jak się bronić, widzowie. No po prostu już... No ograne. Co jest pod trójką? Byku, zobaczysz sam. O panie, bardzo tego nie chciałem robić. Aż sprawdzasz się nagrywa. Nie, okej, to jest seria, nie? To jest seria, gdzie mają być emocje, dlatego muszą być też takie rzeczy. Dobra, byku. Ja nawet nie wiem, czy ty kupujesz w tym momencie kruka? Nie, jeszcze nie kruka. Ale powiem ci, dobra już. Byku, widzisz tego serza, co ja go tutaj mam? On ma zero pucharków, ja chciałem zrobić sobie taki odcinek, że ulepszam go na max level od zera na max i dlatego te monety zbierałem. No i właśnie straciłem 10 tysięcy monet. Au, przepraszam. Nie no, wariacie. Ty to grałeś genialnie, naprawdę. Ej, słuchajcie, koniecznie zostawcie suba już jemu, jak jeszcze go nie subskrybujecie. On nagrywa teraz aktualnie Fortnite, ale zbrał też chyba jakieś odcinki, możecie znaleźć, albo piosenkę chociaż. O Jezu, nie! Ta piosenka jest dobana, widzowie. A tu jest, dobra. Ej, ja mam takie fajne skiny do Shelly. O, tutaj mam, muszę grać te. Ale giga gówno! No i on kosztuje 10 tysięcy, stary. 10 tysięcy golda. Jaki syf! No to jest tragedia. Jaki syf za 10 koła, Boże! Przecież to wygląda jak kamień. Stary, ale jak mi powiedziałeś tą trójkę, to już nie wiedziałem, co mam mówić, bo zawsze mówię, czy chcesz może zmienić albo coś, ale tutaj już po prostu, no nie wiedziałem, jak to się wiedziałeś, stało. Już wiedziałeś, że to już koniec. Ej, a wiesz, co mi się jeszcze przypomniało? Ja w ogóle na początku, najpierw na tej Shelly, teraz jak ci zmieniałem te liczby, napisałem znowu dwójkę. Ale mówię, nie no, znowu dwójkę? Nie. No i właśnie tak zamieniłem. Ten odcinek to jest hit i ja coś czuję, że to może być nawet jakiś rekord lajków, jak się wszyscy postarają. No, więc... zobaczymy. O, pamiętajcie, subika, zostawcie też Damiankowi, bo do miliona leci powolutku, mi się wydaje, co? No, ostatnio troszeczkę gorzej. Zwolniliśmy tempo, no bo ale... jak miesiąc nie nagrywałeś, no bo tak, chory cały czas byłeś, no to co? Ej, zabiłem tutaj ładnie gościa, ale Brock tutaj się... Dobra, leży. Ja nie chyba ucieknę. Przeżyję? Dam radę. Co to jest za totem w ogóle? Robisz ulta. Ulta robisz wtedy. Jak go rzucisz, to... Rzuć go tu. Rzuć go. Dobra. I my się ładujemy, ulta sobie teraz ładujemy. Widzisz? Kozackie, nie? Ej, fajne. Nice. Nie wiem, czy kogoś tutaj... Ja już mam. A ty możesz... Dobra, to jest. Jest dobrze. Sprawdzę te krzaki. Dobra, ja tutaj sobie emotki... Ej, jakie to jest kozackie, stary? No hej. Siema. Oni mają 11, to jest troszeczkę problem. Damy radę. Powiem ci, że on nas teraz będzie obijał. Ja bym się schował tu gdzieś, kurczę. To będzie ciężkie. Czekaj. Damy radę, stary. Monka S. Dobra, dawaj go razem, jak on tu podejdzie. Dobra, czekaj. Oj. Aj, no nie, bez szans chyba, ale możesz próbować. Chociaż on ma tylko 3000 HP. Nie. Jak tego jednego załatwisz, to będzie kozak. Dobra. No nie. Ej, ale i tak jest naprawdę dobra gierka. No, drugie miejsce. No, drugie miejsce. Jak na to, że wydałem 10 tysięcy tych, to naprawdę spoko, bo plus 7 pucharków na Shelly. Nice. Bardzo jak fajnie. Na to, że nie grałem parę miesięcy. Ja się boję już. Słuchajcie, jeżeli Yoshi już strzeli jakiegoś kruka tutaj, to nie ma opcji i tu musi być więcej łapek niż pod odcinkiem z JJ-ków. Każdy motywacja. Powiem ci tak, stary. Ja już mam liczbę gotową. Ja się boję, że ty mnie znowu rozkminisz tutaj. Okej. Okay. Pamiętaj, że jest od 1 do 8 teraz. Spokojnie, mieści się w tym moja liczba. Ja mam to gotowe już, ja mam wszystko przygotowane. Dobrze, Damian. W takim razie, słuchaj, było 2, było 1, nie, było 3, nie. Teraz masz 7. Co jest pod 7, Damian? Mów mi, co jest pod 7. Ostatecznie, Damian, czy chcesz zmienić? Ostatecznie, nie ma zmiany, nawet się nie będę z tobą targował. No i powiedział. Gościu. Nie będę się z tobą targował nawet. Gościu, przeżyłem zawał. Bo ty zacząłeś wyliczankę. No była 1, była 2, była 3. Myślałem, że powiesz 4, bo pod 4 jest kruk. A powiedziałeś 7, gdzie jest łopata przetrwania Mortisa. Ale wiesz, co jest najgorsze? Że to są kolejne monety, które muszę wydać. Dobrze jest! Nie ulepszysz sobie tej postaci. No będę musiał zbierać na tego serza biednego. Powiedz mi teraz, kim mam zagrać. Czy mam zagrać Coltem, czy mam zagrać tym Mortisem? Bo Colt wcześniej kupiłem do niego skina, ale nim nie grałem, bo później kupiłem kolejnego skina. Dawaj kolcikiem. Ej, w ogóle kolcika mogę na 9 ulepszyć, ale to nie robię tego na razie, dobra. Zobaczymy. No, spokojnie. Ja sobie wziąłem tego. Po co? Po to, żeby leczyć.
Okej. Dobra. Dobra, dawaj. Mamy dużo skrzynek, więc fajnie. Robimy wina, to jest easy win, ta postać jest... Tą postacią się nie da przegrać. Stary, przecież ta postać jest niezniszczalna tak naprawdę. W sensie, nie wiem. Poczekaj, bo ty masz star power do niego, czy jak? No mam, no oczywiście, że mam. A, no to easy, nie, no to teraz... Słuchaj, ja tutaj się boję, że zostaniemy wgnieceni z dwóch stron jakoś w pewnym momencie. Więc sprawdzę te krzaki, czy tu się nikt... Bo jest pięć drużyn jeszcze, to jest bardzo podejrzane, że tylko te dwie osoby się tutaj... O nie, halo, halo, dotyk mi nie działa, halo! Co jest? Czekaj, bo ja nie mam... Mam mało HP! Dotyk mi nie działa, co jest? Ja się ci wysyłam, byku. Dobra, o, klasa. Stary, dotyk mi nie działa normalnie. Widzowie, czekajcie. Ej, Gosiu, mało HP mają! Nice, leży. Dobra, cyk. Jeszcze będzie gdzieś tutaj na mic, chyba. Nara. Dobra, o nie, bomba! Dobra, nie dosięgło mnie, okej. Okay. Uważaj, czekaj, stary. No muszę iść tędy. Bez szans chyba. No nie, jeszcze ulta miał. No nie, już nie miałem gdzie uciec. No nie, halo! Już nie miałem gdzie uciec. Ajajaj. No nie! Dobra, ale to była wina tego, że miałeś jakieś lagi na ekranie. Play again, tego nie było. Dobra, wytnij się, okej. Okay. Nikt nie widział. Dobra, patrzcie. Tutaj. Halo, ostrość. A dobra, ale widzicie, no spadło mi z biurka, telefon, widzowie. No sadgę, jakby nic się z nim nie działo przez tyle czasu i nagle... Co no, ty gadasz, ale to serio coś się... Ten? Ja myślę... No, chyba szybka mi się rozwaliła cała. Co ty gadasz, gościu? No... Ja... Elo. Oj, dobrze. Znaczy, wiesz co, najgorsze jest to, że ten telefon spadał mi tyle razy, stary. Ze schodów, ze wszystkiego dosłownie. I nigdy się nic nie działo. Nagle spadł mi z biurka. To jest odległość pół metra może. No i rip. Ja najgorzej. Ale wiesz co, ja dokładnie znam ten ból z telefonami. Też tak mi się tak działo. Tak? No i oczywiście pewnie iPhone, nie? W takim najmniej oczekiwanym momencie. Ojej, tak. Przyciągnął mnie. Dobra, ulcik. Klasa. Dobra, łatwo, ale to stary, zrobiliśmy. Ty, bo ja tam nie wejdę. Chcesz to... Nie, bo ty byś zgarnął chyba tego Q-a. Ja już, nie, już dobra. Też byś zgarnął, Damian. Spokojnie, damy radę. Dwa koła miałem HP, wiesz? A ty tak na styk nawet wyjdziesz, patrz. Oj, bym chyba nie wyszedł z tego. Ojej. Ej, ja stary, aż przez ten oddać na chwilę. Ała. Czekaj, dobra, dzięki. Dobra, okay. Weźmy... Strzelamy w tego weźmy, odejdźmy stąd, co? Bo tak... Nie ma sensu, mi się wydaje. O kurde. Dawaj. Czekaj. O, dobra, ta Bibi go dojedzie. Nie, jednak nie dojedzie. Dobra, ojej, ja tutaj... uważaj. Ja już leżę niestety. Aj, szkoda, że nie trafiłem. Ej, Yoshi, masz dużo cubów, dasz radę. Oni się tutaj jakoś... Klasa, robi to Yoshi! Słuchajcie! Dobra. Dawaj, no masz ich! Nie. 5 sekund, nie! Aj, nie. Ale było blisko. Już mnie multa, ale dobra, było drugi blisko. Miejsce najmniej. No tam był dobra, jeden fajny playsik, więc jest okej. Dobra, jest git. No i słuchaj Yoshi, to jest twoja ostatnia szansa na trafienie legendy. Wiesz co, od numerki od 1 do 7 i jak coś to mogą się powtarzać, te co już mówiłeś, nie? Więc chill. Dobra, Damian, słuchaj. Było 2, było 1, było 3, było nawet 7. Powiedziałeś, że pod czwórką jest kruk. I na pewno już go tam nie ma. Zostało mi 7 numerków. Ja się boję cokolwiek mówić tutaj teraz. Zostało mi 7 numerków, widzowie. To jest 7, pokazuję na ręce. Zostało mi 7 numerków. Wydaje mi się, że kruk znajduje się ponownie pod numerem 7. Dlaczego ja cały czas tak zamieram po twojej odpowiedzi? Nie mam pojęcia, nie sugeruj się tym, czy to jest ostateczna odpowiedź? Nie wiem, Damian, a czy to ma być ostateczna odpowiedź? No, jakby to ci powiedzieć? No przekonaj mnie, żebym zmienił, no. Mam cię przekonać, żebyś zmienił? No chyba, że aż tak bardzo chcesz, żebym to zmienił? Powiem tak, Yoshi, ufasz mi? Ogólnie? Na co dzień tak, ale teraz nie bardzo. Dobra. To zatem możesz mi zadać jakieś pytanie odnośnie tego pola, ja ci na nie odpowiem. Czy to pole jest skinem? 7? Tak. Jezu, takie dobre pytanie zadajesz, że to jest hit. No nie jest skinem. I już dobrze wiesz, że też nie ma ten, nie ma tego gadżetu. Na planie, że mogę wcześniej odczynić. Ja jestem... Czy ja w takim razie no mam cokolwiek tutaj innego do powiedzenia niż tylko ostatecznie. Potwierdzam? No, tylko dobra. Ostatecznie. Dobra, byczku. Powiem ci tak. No i Damian. Ten wybór jest dobrym wyborem, ogólnie dla mnie. Ja uważam, że jest naprawdę dobrym wyborem. Okej. Okay. Ze względu na to, że
Co prawda 5 tych muszę wydać. Ale to jest nadal mniej niż 350 gemów. Pakiet! Pakiet kupiłeś! Nie, to nie jest pakiet, właśnie sobie doładowuję 50 za 50 zł. Pakiet to bym kupił normalnie i w sumie kosztuje tyle samo, więc to by się nawet bardziej opłacało. Byczku, to są 4 megaboksy na promocji za 140 gemów. Ojej. Więc to jest naprawdę spoko, dla mnie spoko, ja już je kupuję. Okej, no jest okej, rzeczywiście. Ale ten kruk tutaj, oj, cały czas był blisko. Jakbyś... Bywało lepiej. Ej, skąd ci się w ogóle wtedy wzięła ta siódemka, jak mówiłeś właśnie to 1, 2, 3, 4, w tamtej poprzedniej rundzie, że było, że 1, 2, 3. I dlaczego akurat siódemka, nie czwórka? Bo ja już miałem po prostu mokro, nie? Jak ty byś mi powiedział 4, to ja mówię, o co się dzieje, kruk? Powiem tak, Damian, ja to nazywam żółtym patternem. Aha, okej, okay. Czy tutaj jakoś ja taktycznie... to nazywam żółtym patternem, no po prostu... No po prostu, no nie mogę ci tego wytłumaczyć, po prostu to jest żółty pattern, widzowie, no. Spoko, byku. W międzyczasie otworzyłem już pierwszego megaboksa i powiem ci, że już coś na pewno w nim będzie. Więc już na pewno jest jakaś nowa rzecz od ciebie. I ogólnie na tym koncie do trafienia mam właśnie kruka i pana P, więc uwaga. Dobra, nie, to gadżet. Ziołowy tonik. Ale kolejna rzecz właśnie taka uzupełniająca moje konto, więc fajnie. Dobra, kolejny megaboks. No to nosem jakiś otworzony. No tutaj nic nie ma, to szybki skip. Kolejny megaboksik. Łokieto. Rafoniksowe. O nie. Normalnie. Też tutaj nic nie ma. Dobra. Już masz jakiś patent na skrzynki? Kiedyś dobrze ci te openingi szły, pamiętam. Słuchaj, no mi się wydaje, że musisz nosem otworzyć. Oj, już było robione, ale dobra, to spróbujemy jeszcze raz, skoro Josi tak mówi. Bum. A. No i gościu, zadziałało. No i zadziałało. Jest jedyneczka świecąca. Jeden prosty sposób na to, żeby skrzynka była potężna, żeby wiesz, wyleciało. Tak, trzeba nosem otworzyć. No, dobra, uwaga. To teraz klikam. I kolejny gadżet niestety. Ale no dobra, Przynajmniej coś padło, no. Okej, Yoshi, to słuchaj, bo ogólnie proponuję ci, żeby zamiast teraz tej gierki, którą powinniśmy teoretycznie zagrać, to byczku, ja ci dam jeszcze jeden los, ale teraz nie będziesz losował dla mnie, tylko będziesz losował dla kogoś z widzów. Dobra. I wiesz, to by było mega super? Mega super by było, gdybyś dla kogoś z widzów właśnie ustrzelił ten pakiet za 50 zł. No bo on jeszcze jest przez 3 dni i ja bym właśnie jakiemuś widzowi dzięki temu dał właśnie doładowanie za 50 zł. No i miałby tak naprawdę 4 megaboksy za free. Albo nawet więcej, jakby sobie jeszcze kupił nawet 6 megaboksów by za to mógł otworzyć, to by był pokczam. Dobra, totalnie. Widzowie, słuchajcie, łapa w górę, subik dla Damiana. W komentarzu piszecie, nie wiem, co możecie napisać. Damian, please, daj pakiet mi i zobaczymy, czy wylosujemy, widzowie. Taki konkursik S, łatwo. Dobra, dawaj. I są numerki od 1 do 5. I wiesz co? Dobra, nie, zostawmy tak, po prostu numerki od 1 do 5. Masz numerek od 1 do 5, a ja ci się postaram pomagać. Dobra. Dwójeczka. Dwójeczka? No. Powiedziałeś tak? Tak. Jest to taki giveaway dla widzów, bym powiedział, że najmniejszego sortu, jak się zawsze robi, tak? Taki wiesz. Tak. Taki, ale powiem ci, że byłeś blisko. Już tam podpowiedziałem. Nie, no Damian, słuchaj, 4. Dlaczego 4 teraz w ogóle? Pod czwórką jest kruk, co nie? Dlaczego uważasz, że pod czwórką jest kruk ogólnie? To tak mi się wydaje, jakoś tak. Mam takie przeczucie, że pod czwórką jest kruk. Ogólnie to znowu mnie zaszyłeś, w sensie... No. Czekaj, byku, czyli... Ale jeżeli to by był kruk... Ale nie, no nie będę widzieli dawał by kruka. Jeżeli to by był kruk, no to w sumie giveaway dla widzów na 360 gemów by był. Więc też całkiem fajny. Nie, no za dużo, widzowie, za dużo. Za dużo na tyle to, nie, no, co wy. Byku, nie, ale tak serio, spróbuj jeszcze tego kruka. Ja w ciebie wierzę, serio uważasz, że w czwórce jest kruk? Tak, serio uważam, że pod czwórką jest kruk. A co według ciebie jest w jedynce? W jedynce? No. W jedynce według mnie jest pakiet. I pozostałe to są skiny już, no bo tak by zostawało. No, to jest... Dobra, no to ja już nie chcę ci ten mieszać. Uważam, że masz ciekawe rozumowanie, ale no nie do końca może wszystko tutaj dobrze ogarnąłeś. I też szkoda by było, jakbyś widząc coś słabego wylosował, szczerze. Ja bym chciał, żebyś coś dobrego wylosował, no. Dobra, dawaj. No to nie było to? No, ostatecznie powiedz, która liczba. Czyli ani nie jeden, ani nie cztery. No to wychodzi. Może coś z nich było dobre. Nie wiem, ta czwórka mi tak dobrze wygląda, no. Ostatecznie. Nie wiem, no po prostu powiedz, że ostatecznie. Dobra, ale... ostatecznie cztery. Przepraszam, widzowie.
No nie masz za co widzów przepraszać. Okej. Okay. Nie masz za co widzów przepraszać. Bo właśnie w tym odcinku robimy najgrubszy giveaway z tej serii. W tym momencie, słuchajcie, macie do wygrania 360 gemów. Yoshi trafił w ruka na koniec. Ale to przekminiłem! W ogóle ja totalnie ci, wiesz, bo ja ci odkryłem przed tą kartę, co jest naprawdę w jedynce, dwójce i trójce, bo chciałem być taki... Tak odkryłeś, stary? Za bardzo, przesadziłem. Brzmiało jak fake. Powiem ci, że za dużo Among Usa zdecydowanie. No, też mi się tak wydaje. No nie, ale widzowie, słuchajcie, macie do wygrania... No, coś kozackiego, 360 gemów w tym momencie możecie wygrać, więc koniecznie zostawiajcie łapkę w górę pod tym filmem, subskrybujcie kanał, no i wyniki już niedługo. Wpadajcie też do Yoshiego. A, żeby w ogóle wygrać tego kruka, to też musicie napisać jakiś komentarz. Łapka w górę, subskrypcja, komentarz i to są trzy proste wymogi, żeby wygrać właśnie te... Instagram Damian 4 ty. Instagram Damian 4 ty. A wiesz, w ogóle jest ciekawa sprawa z tym Instagramem. To już w sumie tak na koniec mogę powiedzieć. Do Yoshiego też bardzo serdecznie zapraszam, ale on ma mega dużo obserwujących. A ja wam powiem, że zrobiłem z Smilexem zakład. Bo on ma dokładnie tyle samo obserwujących co ja i zrobiliśmy zakład o to, kto pierwszy wbije 100 tysięcy. I wtedy druga osoba musi przyjechać do właśnie tej drugiej i przez 24 godziny byś... no musi wszystko po prostu dla tej drugiej osoby robić, tak jakby mieć taki dzień na tak. Więc myślę, że to jest bardzo fajny zakład, więc jak jeszcze nie followujecie mojego Instagrama, to koniecznie wpadajcie, musimy pobić Smilexa. Fajnie, już że w ogóle powiedziałeś o Instagramku. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Nie chcę już jego męczyć, bo wiem, że też musi sobie lecieć gdzieś tam. Bardzo dziękuję ci, stary, za udział, ale żeś pozamiatał po prostu. No po prostu ja żeś pozamiatał. Pociśnięte, just like that. Wiesz, o co chodzi, mordeczko. Co tu się wydarzyło dzisiaj, to jest... Wow, totalnie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć! Cześć! Eluwina, tak każda gra się tu zaczyna. Eluwina, dla Tary, Kruka, Spajka, Gina. Eluwina, aha, Eluwina, aha.